mogę powiedzieć z olbrzymią dozą pewności i prawdopodobieństwa, że relacje o tym, że trzy osoby przeżyły, są wiarygodne. Są wiarygodne. Mamy te informacje z trzech różnych, niezależnych źródeł. Przy czym dwie z nich pochodzą od ludzi, którzy, żeby tak oględnie powiedzieć, nie precyzując dokładnie tak powiem, i nie identyfikując do końca tych ludzi, pochodzą od ludzi, którzy zawodowo zajmują się weryfikacją informacji. I naprawdę nie podają wiadomości niesprawdzonych i okoliczności.